Pomorska gminy. Panie Justyny Pasierkiewicz, naczelnika Wydziału Organizacyjnego pana Jarosława Samorka, naczelnika Wydziału Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pana Szymona Topyło, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pana Andrzeja Sulentę, radnych Rady Miejskiej, pani redaktor Gazety Wyborczej, sołtysów, obsługę radnych oraz przybyłych mieszkańców. Stwierdzam, że w obradach aktualnie uczestniczy zgodnie z listą obecności 14 radnych. Tą ustawowego składu wynoszącego 15 osób stanowi kworum, pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji. Porządek dzisiejszych obrad został wyświetlony. Czy są jakieś uwagi co do porządku? Proszę bardzo, panie przewodniczący. Szanowni radni, prosiłbym, żeby podczas dzisiejszej sesji były rozpatrywane jeszcze dwa punkty. Jeden punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Wojnicę powiatu łódzkiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Kierownica Prowadzenia Skrzyniec o kilometrażu w granicach gminy Wojnicę. Chodzi o to, że jako gmina Wojnicę mogę na chwilę składać tak zwanych powoziówek, ponieważ powiat może składać do dwa wnioski w roku. Tą formą na przykład była zbudowana trochę do rzeków w Niemczyca, też tak bym przyjął odpowiadał, żeby były wniosek. Oczywiście kwestia utrzymania tych dróg dalej będzie po stronie powiatu, ale wniosek będzie mogła złożyć gmina do końca listopada, jest na wód. I drugi wniosek to są zmiany w budżecie. Dziękuję bardzo. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tych punktów do dzisiejszego porządku? Właśnie mogę jednocześnie, ale to nic. Proponuję, aby punkt podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Wojnicę od powiatu lubelskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową nr 2234 w Krynica Krągła Zalesie Skrzyniec na odcinku tutaj podanym kilometrażem w granicach gminy Wojnicę. Aby to był punkt 17 proponowany w dzisiejszym porządku obrad. Następny punkt, drugi, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bełżyce na 2017 rok. A tu miał numerację kolejna, więc numer 18. A punkty z pierwotnego naszego zawiadomienia odpowiednio miały numerację od 2 w dół, a więc odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zamknięcie sesji. Kto z panów radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku wraz ze zmianami? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego, punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Protokół z 42. sesji Rady Miejskiej był wysłany drogą mailową do radnych. Był również wyłożony w biurze rady tradycyjnie. Czy są jakieś uwagi co do protokołu z 42. sesji Rady Miejskiej? Nie widzę. Kto z panów radnych jest za przyjęciem protokołu 42. sesji Rady Miejskiej? Przechodzimy do punktu następnego, punkt czwarty. Sprawozdanie publiczne z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji. Proszę bardzo, panie burmistrzu, oddaję głos. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w ostatniej sesji, na której mnie akurat nie było, byłem w Kraju Wiedzicielskiego ze starostą powiatu lubelskiego, przedstawicielami naszego liceum, bardzo wyjrzanie na zaproszenie tamtejszych władz. Jest to konsekwencją wizyty ambasadora Wiedziana w Bełżycach, odsłonięcie tablicy w Bełżycach, więc taka współpraca nawiązała się tam również nas. Ja bym powiedział, że łączy nas Mikołaj Kopernik, więc nie byłem na tej ostatniej sesji. Z kolejnych takich rzeczy, które mogą Państwa interesować, projekt, kiedyś mówiłem Państwu, że otrzymaliśmy taką interpretację z Izby Skarbowej odnośnie fuzji majątku do spółki i tam interpretację otrzymaliśmy, gdzie wywołano, że musimy zapłacić podatek VAT w wysokości około 9 milionów złotych. Nie zgodziliśmy się z tą interpretacją, poszliśmy do sądu, w tej chwili mamy wyrok, że
ślad za programem rewitalizacji, który został tutaj przez Radę uchwalony. Nie ukrywam, że napotkaliśmy na problem z konserwatorem zabytku, jeśli chodzi o park nasz i te koncepcje, którą w parku chcieliśmy wdrożyć. Światełko w tunelu się pojawiło, no niemniej jednak ta koncepcja, którą mieliśmy przygotowaną, no musi ulec zmianie. Tutaj konserwator w niektórych punktach w ogóle się nie zgadzał. No nie ukrywam, że pierwsze podejście konserwatora to diametralna zmiana w ogóle całego parku. No ale tak jak mówię, kompromis wydaje mi się, że osiągniemy. W czwartek powinniśmy mieć opinię w tym temacie. Do tego pakietu rewitalizacji zamiast wyposażenia NDK dołączamy stadion, ponieważ wynika to też z kwestii takich i punktowych, i oceny potem wniosku, więc stadion jest dużo lepiej punktowany, więc tam w tamtym kierunku dołączyć te prace. Została zakończona budowa ulicy Wzgórze, tutaj połączenie już z parkingiem, w tym można powiedzieć najcięższym terenie w tamtym miejscu. No też ten rok był dosyć mokry, te prace były wykonywane na łące. Na razie wydaje mi się, że wygląda to nieźle. Zobaczymy jak będzie na wiosnę. Skończony jest również odcinek, co prawda krótki, tam na Zagórzu, bo tyle dostaliśmy do finansowania, więc na tyle wystarczyło środków, ale też jest ten fragment zakończony. Ta największa inwestycja, która trwa w tej chwili, czyli wież Chmielniki, no praktycznie jest to końcówka już tych inwestycji. Wydaje mi się, że no nie chcę tutaj może się za wykonawców wypowiadać, ale jakby główne nawierzchnie, wydaje mi się, że są już na dzień dzisiejszy wykonane. Jest inwestycja tych poboczy, takich dodatkowych rzeczy, zjazdów na posesję. Wydaje się, że to się powinno udać. Brałem udział w spotkaniu takiej na razie technicznej odnośnie drogi i projektu drogi do Życe Niedźwica, który przypomnę finansujemy wspólnie z gminą Niedźwica. No można powiedzieć, że praktycznie jest już prawie gotowy projekt, który można obejrzeć tej drogi. Nasze gminy połączone są takim ciągiem pieszo-jezdnym, nie ścieżką rowerową i chodnikiem, to jest taka no, pośrednia wersja, ale jest to połączone. No i teraz ma wiadomość, że to już przekroczyło 30 milionów złotych z tymi wszystkimi wydatkami, mówię, wartość kosztorysowa, więc no, zobaczymy jak to będzie dalej. Było wyłożenie planu odnośnie zapisu w planie miejscowym, który dotyczy możliwości budowy chlewni na terenie całej naszej gminy. To wyłożenie było na tej sali. No, tradycyjnie są tylko dwa wątki zwolenników i przeciwników, więc myślę, że na kolejnej sesji będzie ten plan przedłożony tutaj Radzie do uchwalenia. To dotyczy tylko jednego zdania praktycznie w tym planie. Co się też z tym wiąże, 23 października burmistrz urzędowa wydał pozytywną decyzję środowiskową na chlewnie tutaj od strony Zalesia. 2 listopada dotarło to do nas, do gminy. Zobaczymy, co dalej z tym tematem będziemy robić. Mamy wykonawcę na ulicę Sadowo, tutaj od ulicy Słonecznej, ten fragment, gdzie nie ma instalacji gazowej w drodze, będzie wykonany w formie asfaltowej, także ten odcinek utwardzimy. Wczoraj spotkałem się z dwoma przedsiębiorcami mającymi firmy przy ulicy Wojska Polskiego w kwestii współfinansowania tego odcinka od ulicy Bychawskiej do tego nowego bloku Botanika. No wczoraj wstępnie wyliczyliśmy, że wykonanie obrzeży tych ciężkich plus wszystkie warstwy nośne, piasek, kruszywo na tym odcinku jest kwota około 100 tysięcy złotych. Jutro mamy o 12 kolejne spotkanie i zobaczymy, jaka będzie propozycja tych przedsiębiorców. W budżecie mamy 20 tysięcy. Moja propozycja
też gdyby uczniować, bo tam i tak parkują samochody, jak to największe imprezy na biegach sportowych, więc chcemy to wysypać uczniem, no i połączyć powiedzmy tą już drogę z Wojska Polskiego. W tym roku po raz pierwszy zastosowaliśmy formę przetargową, jeśli chodzi o stanowiska handlowe, na 1 listopada. Generalnie uczestnicy byli zadowoleni, oprócz tego oczywiście, którzy zapłacili drogo, bo tak przetargu wyszło. Policja ukarała wiele osób, które handlowały czy próbowały handlować poza obszarem przez nas wyznaczonym, także no myślę, że to jest taki pierwszy rok w tym systemie, ale to zdaje egzamin, więc też były interwencje, tak jak policja karała tych handlujących poza wyznaczonym obszarem. MDK, to już mówiłem chyba wcześniej, firma zeszła z budowy, opuściła plan budowy, zabrała rusztowania, jutro będzie wycena tego, co zostało wykonane i będziemy naliczać te kwoty, które wynikają z zadanej umowy. Przyglądujemy w sądzie, zobaczymy. W tej chwili pracujemy nad tym, żeby termin przedłużyć do czerwca przyszłego roku i na spokojnie w zimie wyłonić wykonawcę, bo w tym roku po prostu było już bez sensu ogłoszenie przetargu i dawanie tego grudniowego na wykonanie relacji zewnętrznych. Droga 747 przy okazji tych wielu wizyt w sprawie drogi Gorzyce-Lichwica też poruszane były tematy utrzymania drogi 747. Wydaje mi się, że w tym roku po tych wielu interwencjach wygląda to już przyzwoicie, utrzymanie tej drogi. Nawet zauważyłem, że w nocy przed 1 listopada sprzęt zamiatający zarządu dróg wojewódzkich pracował, więc no, jakieś tam sygnały pozytywne jednak tych wizyt są. Nie ukrywam, że praktycznie co tydzień tam w jakiejś sprawie byłem w zarządzie dróg, także może to jest też metoda, żeby bywać tam częściej. Zakupimy w piątek kolejną małą działeczkę na drodze tak zwanej koło Uzona. Zostanie jeszcze dwie, gdzie jest stan prawny niewyregulowany. Myślę, że już też po wielu latach uda nam się kupić. Chyba kupujemy tą działkę taką najbardziej drażliwą, gdzie właściciel nie chciał sprzedać, ale pana Listosia. Także myślę, że już jak tą kupimy w piątek, to te dwie będą tylko formalnością. To, co dzisiaj tutaj prosiłem o przyjęcie do porządku obrad drogi na Zalesie Powiatowej. W tym tygodniu, w poniedziałek, we wtorek miałem spotkania ze starostą, raz z jednej strony objeżdżamy te drogi, które są robione powiatowe. Dwa, oglądałem plany inwestycyjne powiatu praktycznie już na przyszłą kadencję. Więc zobaczymy, co się zmieni. No wczoraj dostałem taką informację, że droga na Wierzchowiska Skrzyniec ze środków powodziowych ma być robiona. No to do tej pory nie dostałem sygnału innego. Słyszałem, że się ma być przetarg ogłoszony, oczywiście w tym roku, bo te pieniądze z rezerwy się pojawiły. I jako odcinek całościowy. Ta droga na Zalesie, tam jest 1,5 km, zakwalifikowana jako uszkodzona z tych, no, powiedzmy, kwestii pogodziowych. Ale to jest wniosek, który do końca listopada trzeba złożyć i on był realizowany w przyszłym roku. Oczywiście proporcje dofinansowania są takie same jak dla powiatu czy dla nas, czyli 80-20%, czyli na milion 10%. Na kolejną kadencję, tak na razie powiedzmy nieoficjalnie mogę powiedzieć, że priorytetowym zadaniem powiatowym będzie droga przez Krężnicę przyjęta od zarządu dróg. Tutaj wymaga to pewnej dokumentacji technicznej, ponieważ no, tam jest masę zjazdów, chodnik, może chodnik szerszy, który wyłączy funkcję ścieżki. Także to ma być zadanie priorytetowe. Jest gotowa dokumentacja na budowę dołek. No ewentualnie jakby się udało, żeby powstała ta droga przez Wierzchowiska Skrzyniec, no to wiadomo, ta droga na Zalesie i we Bronowie jest ten kawałek powiatowy, który też tam jest częściowo zakwalifikowany. No tutaj myślę, że ta problematyka dróg powiatowych przy takim założeniu mogłaby być rozwiązana w przyszłej kadencji. Ale tak jak mówię, priorytetem jest tutaj ten odcinek, który jest najbardziej zabudowany przez Krężnicę, który zarząd dróg przejął po wybudowaniu obwodnicy Bełżec.
wymaga pełnej dokumentacji, no i raczej będzie dosyć kosztowny, także pewnie tutaj trzeba będzie szukować na jakieś środki zewnętrzne. Nie widzę, przechodzimy do punktu następnego, punktu 5 interpelacji i zapisania. Nie widzę, przechodzimy do punktu następnego. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Byłce za rok 2016-2017. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Powyższy obowiązek sporządzenia informacji oświatowej za poprzedni rok szkolny przez burmistrza dla Rady oraz ustawy prawo oświatowe, dokładnie za artykułem 11 ustawy 7. Oczywiście ten sam akt prawny określa czy wskazuje zakres zadań oświatowych dla organu prowadzącego. Zgodnie z zapisami to zadanie organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, prawnej, obsługi finansowej, wyposażenie szkoły w pomocy medyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania czy wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki oraz oczywiście nadzór nad sprawami finansowymi i administracyjnymi. Oczywiście chcę powiedzieć, że w zasadzie te wszystkie zadania, jeśli chodzi o poprzedni rok szkolny, były realizowane w kontekście 7 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 1 przedszkola publicznego, bo taka jest struktura organizacyjna naszej oświaty, a uszczegółowiając, w szkołach podstawowych w 57 oddziałach uczy się 908 uczniów, w gimnazjum w 15 oddziałach 325, w przedszkolu publicznym w 8 grupach 203 wychowanków. Daje to łącznie liczbę uczniów i wychowanków 1436, rok wcześniej było 1445 uczniów i wychowanych. Jaki to jest koszt, tak w przybliżeniu, też jeszcze pewnie wrócę troszkę później do finansów. Szkoły podstawowe, to jest oczywiście stan na 30 września 2017 roku. To jest koszt ponad 6 milionów 800. Mówimy tutaj o łącznej sumie tymi oddziałami przedszkolnymi. Gimnazjum 2 miliony 800. Przedszkole numer 1 milion 269. Uczniowie oczywiście, jeżeli tam pewne kryteria są spełnione w tym zakresie, mają zapewniony dowóz, zapewnia organ prowadzący, jest wyłoniona na formie przetargu firma przewozowa, która zarówno uczniów pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych dowozi do szkół i placówek. Jest to koszt też
wskaźnik jest mocno zaniżony, szczególnie w szkołach wiejskich, od 4,72 na przykład w szkołach wierzchowiskach, poprzez 5,47, średnia liczba uczniów na etat, 5,47 w Lublinie, 7,12 w Marcinie. Oczywiście ten wskaźnik jest większy w szkołach, w mieście. To tak powoli jeszcze uszczegółowienia. Kadra nauczycielska. Nauczyciele w szkołach publicznych pracują na mocy ustawy Karta Nauczyciela. Ustawa ta szczegółowo określa warunki pracy nauczycieli, ich obowiązki, prawa, precyzję stopnia awansu, wysokość wynagrodzenia. Jeśli chodzi o naszą gminę, to myślę, że można takie sformułowanie tutaj stworzyć, że w każdej z podległych szkół zapewniono profesjonalną kadrę pedagogiczną w poprzednim roku szkolnym. W placówkach w ubiegłym roku zatrudnionych było 184 nauczycieli. To przeliczenie wydaje 154,13. Uwzględniając stopień awansu, najwięcej nauczycieli ma stopień awansu, jest nauczycielami dyplomowanymi, to jest 86 osób. Oczywiście też jest to z punktu widzenia liczenia stopniowania oświatowej o tyle istotne, że również od wskaźnika ilości stopnia dyplomowanych, no, ten wskaźnik liczenia standardu subwencji jest wyższy. Największym pracodawcą, jeśli chodzi o wymiar edukacji w naszej gminie, to oczywiście szkoła podstawowa nr 1, zatrudnia 63,5 etatu. Najmniej zatrudnionych jest 7,3 w szkole podstawowej w Chmielniku. Oczywiście, aby zapewnić ten dobry poziom nauczania i kształcenia młodzieży, nauczyciele muszą się doskonalić i dokształcać. Oczywiście gmina Dobrzyce jako organ prowadzący umożliwia nauczycielom awans, doskonalenie się, co przekazując znaczące środki na ten cel. W 16 roku było to 63 tysiące, w 17 roku w zaopatrzeniu 72 tysiące złotych. Tak jak wspomniałem wcześniej, jednym z zadań jest zapewnienie organu prowadzącego, jest zapewnienie warunków działania szkół placówek, bezpiecznych warunków. Myślę, że baza alkoholowa jest na dobrym poziomie, chociaż wszyscy zdają sobie sprawę, że jeszcze można by zrobić więcej i pewnie tak się stanie, ale od kilku lat stan infrastruktury bardzo znacząco się poprawił. W poprzednim roku szkolnym przygotowywaliśmy Państwu taką informację i tam jest zestawienie. Przypomnę tylko w latach 2011-2016 blisko 4 miliony złotych na inwestycje w zakresie oświaty zostało przekazane, z tym ponad 2 miliony było dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Do tego jeszcze blisko 0,5 miliona złotych z dotacji na remonty wakacyjne. Część środków oczywiście też jest przekazywana przez ramach Funduszu Sołeckiego, bo tam, gdzie w tych sołectwach są szkoły, te szkoły z tych środków również dosyć mocno korzystają. Jeśli chodzi jeszcze o... Oprócz tych zajęć obowiązkowych, uczniowie oczywiście mogli korzystać z tej oferty zajęć pozalekcyjnych, to zostało to zapewnione. Organ prowadzący również starał się we współpracy ze szkołami zapewnić wsparcie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jednocześnie inspirowaliśmy również szkół, tworzyli dodatkowe przedsięwzięcia wspierające oświatę. Mam tu na myśli system stypendiów dla uczniów najbardziej uzdrowionych. W zeszłym roku z przykrością stwierdzam, że nie zostało żadnych wniosek ze szkoły złożonych. Funkcjonuje u nas filia Uniwersytetu Dziecięcego UFZ z
sprawę, żeby zapewnić te warunki do uczenia i nauczania, a uważam, że takie warunki zostały w zeszłym roku szkolnym zapewnione. Tak samo jak zapewniono pracowników pracy, kadry pedagogicznej i pracowników obsługi. Oczywiście potrzebne są środki finansowe. Wydaje mi się, że tutaj z naszej perspektywy patrząc też zostały te środki zapewnione. Plany finansowe były tak przygotowane czy tak ustalone, aby ten proces dydaktyki nauki wypłaty wynagrodzeń nauczycieli nie był w żaden sposób zachwiany, żeby te środki finansowe terminowo do adresata docierały. Mówiąc o finansach jeszcze tylko kilka zdań wspomnę, jak to się u nas kształtuje w naszej gminie. I taka ogólna jeszcze na początek informacja, aby usług porównując rok 2003 do 2015 i 2016. Wydatki na edukację w przypadku samorządów gmin w tym czasie wzrosły o 92,9%. To jest dosyć znaczący wzrost. Generalnie 1/3 wydatków na edukację to są wydatków budżetowych. Ogółem to są właśnie wydatki na oświatę. Podstawowym źródłem finansowania tych zadań oświatowych jest część oświatowa subwencji ogólnej. W roku szkolnym, w 2017 roku subwencja przeznaczona na naszą gminę została ustalona na poziomie 7 817 000 za problem. Niestety była niższa od subwencji z ubiegłorocznej, z 16, o blisko 100 000 zł. Oczywiście ta subwencja może się tak globalnie wydawać duża, ale to jest tylko około 50% kosztów, które na pokrywa tych wszystkich zadań oświatowych. Pozostała część oczywiście musi się znaleźć w przychodach gminy, jeżeli chcemy, żeby ten proces edukacji przebiegał właściwie. W przeliczeniu na jednego ucznia kwota subwencji to jest szkoła miejska 5200 za problemu, szkoła wiejska 8300 i gimnazjum 5400. Oczywiście oprócz subwencji między innymi gmina otrzymała taką dotację przedszkolną. Największa część wydatków przeznaczona jest w tym całym zestawieniu przeznaczona jest na wynagrodzenie. W przypadku gminy wydatki na wynagrodzenia to jest ponad 80% wydatków oświatowych. I tak jeszcze tutaj Państwu przedstawię. W 2016 roku ponad 11 300 000 zostało przekazane na wynagrodzenie dla nauczycieli. W 2017 roku blisko 11,5 miliona złotych. Ten wzrost szczególnie był odczuwany i myślę, że niestety teraz też będzie po wejściu w życie reformy oświatowej, ale tak szczególnie był odczuwany w latach 2007-2013, a wynikało to między innymi ze wzrostu średniego wynagrodzenia i zmiany kwoty bazowej wynagrodzenia. Na zakończenie jeszcze powiem Państwu i pokażę, tak zobrazuję, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o podział subwencji w poszczególnych szkołach. Różnica, którą musimy dopłacić, jeśli chodzi o wszystkie szkoły, za których jesteśmy organem prowadzącym, to jest 3 977 tysięcy złotych. Kwotę subwencji dostajemy 6700. Mówiłem Państwu, że tam jest 7800, ale to nie uwzględnia między innymi szkoły we Wronowie, która nie jest naszą szkołą, tylko subwencja, ale nie jest szkołą prowadzoną, nie jesteśmy na niej organem prowadzącym. Dla przykładu, szkoła podstawowa nr 1, kwota subwencji 2 577 000, plan całej szkoły to jest 3400, różnica 840 tysięcy. Gimnazjum, kwota subwencji 1 261 000, plan finansowy gimnazjum 1 989 000, różnica 720 tysięcy.
7, czyli łącznie cała tylko jedna szkoła czy sesji szkół, które już teraz nie powinienem tak mówić. Numer 1,5 miliona złotych musimy znaleźć w budżecie. Jak to się kształtuje w przeliczeniu na jednego ucznia w szkole podstawowej? Uczeń kosztuje 7784, w gimnazjum 7895. W szkole podstawowej numer 2 i w gimnazjum numer 2 odpowiednio 14 tysięcy i 11 tysięcy. Szkoły wiejskie Babin 16100, Chmielnik 18200, Kierz 14 tysięcy, Matczyn 12700. Mieszkowiska, gdzie jest mniej uczniów, a to się niestety przekłada na wzrost, jest to kwota 23 100 zł. Łącznie dokładamy na przykład do tych szkół wiejskich Babin 299 tysięcy, Chmielnik 241, Krzów 205, Matczyn 202 i Wierzchowiska 356 tysięcy. Dokładamy do tych środków, do różnicy między planem a subwencją. Tak to wygląda. Reasumując, myślę, że te zadania wskazane przeze mnie jako zadania organu prowadzącego były realizowane w zeszłym roku szkolnym i ten proces edukacji przebiegał na dobrym poziomie. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury i Sportu. Komisja Oświaty przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Dorzyce na rok szkolny 2016-2017. Przepraszam, jeśli mogę jeszcze jedno zdanie, bo planowałem sobie, ale nie powiedziałem o tym. Oczywiście chciałbym tutaj podziękować naczelnikowi Jarkowi i panu Justynie za pomoc w przygotowaniu i w pewnych zestawieniu pewnych danych, bo łatwiej mi było po prostu oczywiście pracować. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraźniejszości tego, co nas czeka już po reformie. Oczywiście te grube miliony, które trzeba dołożyć, no jest nawet tutaj się bawić taką wyliczankę, co by było, gdybyśmy te środki mieli do dyspozycji jako środki, nie wiem, inwestycyjne, powiedzmy 4 miliony złotych rocznie. No ale też będziemy sobie gdybać, ponieważ w przyszłym roku to nie będzie 4, tylko myślę, że o milion więcej spokojnie. Są to wydatki obowiązkowe, więc tutaj nie mamy wyboru, powiem krótko. Na te zadania nie możemy wziąć kredytu, musimy je finansować ze środków własnych, więc jak będzie nam brakowało oświaty, to będziemy niestety rezygnować z inwestycji kosztem tego, że będziemy dokładać do oświaty. No to już dyskutowaliśmy tutaj nieraz na temat tego, co jest od 1 września, czyli w każdej szkole miejskiej jest 7-8 klasa. No, logika jest prosta, w szkół wiejskich by była jedna klasa w dużej szkole, a tak jest 5 klas w terenie. To jest zamiast 1,5